8-0 bilans, do końca jedziemy z tematem, czy to będzie 14-6, czy to będzie 16-4, czy 18-2, czy Sparta Gryfice mnie pokona. Zobaczymy, jedziemy. Alisson, Konate, Gomez, Jesus Navas, Kessié, Pedri, Marcos Llorente, Fekir, Correa, Diogo Jota, jedziemy. Jademy do końca. O, no, nie mówcie, że koleś chce, jakby, ja mam wrażenie, że koleś chce wyjść, a teraz broni? Dobra, czekajcie, Jarek Skwarek, we, nie broń. Nie no, błagam. Jarek Skwarek, weź. Nie, a nie mógł mnie puścić? Nie mógł mnie puścić do bramki? Jarek Skwarek? Jarek Skwarek, bardzo dziękuję, ty, no ale, ty, ja tyle, jakby, jak mogę sobie strzelić to dawno temu, a on, nie, dwa razy obronił, zamiast mnie puścić odejść bramkarzem w cholerę. Dzięki, Jarek Skwarek. A, jednak nie, jednak gramy. Jarek Skwarek po prostu dał, okej, rozumiem. Jak coś, to nie oddam tej bramki, no bo dlaczego miałbym to robić, jakby... What the fuck is going on? To jakiś ten? To jakiś handicap się odpala, jak sobie walniesz samobuja? Co tu się dzieje, ty? Ja nie czaję w ogóle o co chodzi w tym meczu teraz. Ja jestem pogubiony, ja już myślałem, że nie będę grał. A tu Jarek Skwarek. Jarek Skwarek chyba mnie zaskoczył. No co jest z Jarkiem Skwarkiem, ty? Jarek Skwarek, give me a break, ty. No i widzicie? I handicap się odpala. Okazuje się, że Jarek Skwarek jest lepszy po prostu, ale mi dał. Dobra, Jarek Skwarek chyba już widzi, że nie daje sobie rady i wyjdzie z meczu. Czy Jarek Skwarek... Nie wiem, co tu się dzieje. Jakby, come on, give me a break. O co chodzi? Boże, co się dzieje? Nie umiem grać w tą grę, ty. Jarek Skwarek, przestań! Ale triggeruje mnie ten mecz, bo ja myślałem, że już nie będziemy grali, ale jakby nie rozumiem. Dobra, Jarek Skwarek wreszcie dostał na łeb. Dobra, Jarek Skwarek mnie dojeżdża. Wydaje mi się, że wiecie, co to było? Że kolega wszedł do meczu, chciał oddać ten mecz, bo zaraz ma nagrody, ale zobaczył, że meczek jest ze mną i jakby chce zagrać, a jakby... Tyle, no. Tak mi się wydaje. Na pewno będę robił. Jarek Skwarek, było blisko. Dobra, jak coś, to nagrody za 9 winów mamy. Teraz może być tylko lepiej. Zobaczmy skład First Owned. Ciekawe, czy koleś naprawdę ma First Owned skład. Czy jest to możliwe? No jest, jak dużo paczek otwiera, to jest. 4-5-1, ciekawa formacja, rzadko spotykana. Dobra, dajcie mi się skupić na meczach, ja po... Oh, fuck. Gol. Dobra, skupiam się na meczach, bo jedno prosto padły do tego śmiecia Haalanda i widzicie, co jest. Bang! No tak jak mówiłem, Jarek Skwarek chciał wyjść z meczu, ale zobaczył, że ze mną gra i tyle. Bang! Wydać wszystko i kupić Neymara czy Viniciusa i kupić Dembele, Dramita, Monysta, druga opcja. Let's go! Idealnie! 5 minut przed kontentem o 19. Jak z zadupiem przegramy, to będzie lipa. Zobaczmy. Mendy, Koulibaly, Alaba. Alaba w obronie? Taki zwykłym? Kurde, nie wiem. Nie wiem, czy bym jestem przekonany. Ale skład dobry. Tak. Nightbrody nawet na YouTubie już masz nagrody. Jakbyś chciał sobie pójść nagrody zobaczyć, to na YouTubie jest filmik z nagrodami za Food Champions na Naruto. Wow, co zrobiło? Co? Nie, nie straćmy. Co zrobił ten obrońca? Automatycznie tak odszedł?
Zostrzejcie, że gram 10 minut złym ustawieniem, no co za kłopota. Najpierw grałem defensy. O, Jezus. Udało się za trzecim razem? Yeah, let's go. Aha, jakby chciałem do Messiego, ale w sumie co za różnica, nie? Do kogo ja podam? Najważniejsze, żeby... Ja pierdolę, to jest popierdolone, ten mecz jest spierdolony i no nie wygram, no nie wygram, niestety. Niestety, jakby nie ma szansy na to, nie? Także 10-1, no sorry. Przepraszam, jakby nie da się, nie da się. Sorry, przepraszam, jakby wczytało się taki mecz i tyle. Mogę się teraz spłakać jedynie w tym meczu. No to jest karny, daj mu jeszcze czerwo, bo... O... A, pierdolę. Uwaga. Ja pierdolę! Nic w tym meczu kurwa nie wychodzi, a kolesiowi wszystko, no przecież to jest... O... Źle wybieram. No i chuj, ta dupie nas robi na miękko. O. Come on! Nie, no come on! Pierdolni zaś tej nogi. Kurwa, przegraliśmy, ja pierdol. Kurwa biście, no! Ja pierdolę, karnego nie wykorzystałem, ten mecz był taki łatwy do wygrania. Taki łatwy, kurwa! LZS i zimna wódka. Mam nadzieję, że nie wpadniemy w wir porażek. Jezus, myślałem, że miał dwa razy Skriniara obok siebie, a tu De Vrij, Skriniar... A, Interem całym gra, okej. Okay. Co to za dziwny skład, to cały Inter. No to jest taki skład, żebyśmy dostali solidny wpierdziel, nie? To jest coś takiego, że... Dobrze, że podałem, bo już chciałem... Przeszło mi przez myśl, żeby strzelać, nie? Aha, no zajebiście. Ja wiedziałem, że on tu poda. Ja stanąłem, ale co z tego? Prosi typu Bejot, typu, nie wiem, Furman i tak Zalewski, którzy wygrywają po 20-0, są na tyle jakby pro i na tyle dobrzy, że oni potrafią w każdych warunkach, w każdym meczu, nawet jakieś trochę gorsze połączenie, jak gdzieś przeciwnikowi się odbije, mają tyle sytuacji sobie robią, mają tak silną głowę, spokojną psychikę, że oni sobie wygrywają takie mecze, nie? A ja gdzieś się wkurzam i wiesz, dopiero w drugiej połowie strzeliłem bramkę, ty. I to też musiałem nagiąć strzał z fałszy. No trudno, dobra, mamy 11-1, jakby jeszcze dobry bilans jest w zasięgu. A FIFA Brain, koleś ma mózg z FIFA, czyli z prany. Rui Patricio, Cruyff na dwa wypożyczenia, Muriel, Lao, Leimer, Emre Can, okej. Okay. No mam nadzieję, że moja pomoc sprzątnie jego pomoc. No Ronaldo, błagam cię. Tak, ale jeszcze pewnie trafiłem na Polaka, który zrobi 4 pauzy. Nie. No nie, dobra, jest okej. Okay. Dobra, jeszcze jeden win i mamy pakę za 100 koła. Ben Yedder i Werner za poprzedni tydzień. Klosterman Raum, okej, okay, no zobaczymy jak sobie poradzą. No i mamy paczkę za 100 tysięcy. Zastrzelenie w 200 meczach jest ten, okej. No to zobaczmy, czy paczka odda. Tam jest chyba gwarantowany 8.4+, nie? Tak, gwarantowany piłkarz o ocenie 8.4+. No to zobaczmy, pyk. Czy jakaś specjalna karta, czy coś ciekawego. Jest walkout z Polski na napadzie.
Problem jest kurwa jeden, mam go już niewymiennego, nie? Ale oddamy go do Alaby SBC. Ole, Robercik, kopnąłeś jak w meczu z Real. A nie, a nie. A jednak nie, zapomniałem. Luka Modric, Rodri, co? Trzy walkouty w jednej paczce? Czy Luka mam wymiennego? Wymiennego. Rodri też wymienny, klasa. No dobra, to też do Alaby tutaj jest, do Davida Alaby pierwsze SBC. Oddaję lewego, gdyż tego lewego mam trafionego z SBC, też Modricia trafiliśmy i Rodriego w tym w jednym, znaczy z SBC, z paki zestykowa. Więc oddajemy 87 ocena. Paczka dodatki piłkarzy Elektrum przy okazji, więc otwórzmy wymienną, może coś tam nam odda ze sklepu. Bardzo fajna paczka, 82+. A, tylko muszę wrócić. Wrócić lewego. Dwa razy już Roberta trafiliśmy 91 overall, więc w tym roku na razie trafiłem 3 karty 91 overall. Mbappe i dwa razy lewego. Są ekrany, ale to nie będzie walkout, bo to będzie Cassie! Cassie to jest dobry traf chyba. Nie wiem ile kosztuje, ale wiem, że jest hype mocny na Cassiego, że on jest naprawdę dobry w tej FIFA, więc 15 tysięcy, okej, w pożądalu. Okej, w pożądalu, 15 tysięcy, zawsze spoko. Szczęsny w informie. Benzema, Rafael Leão, okej. To niezłe te mecze teraz. No dobra, 5 spotkań zostało. Mamy 14, tyle samo, tylko szkoda, że nam na Road to Glory chyba nikt nie oddał, nie? No, to już mniejsze. Trójkąt i gol. Oho, prostopadłe będą grane chyba. Trójkąt i gol. Aha, no do Haalanda trójkąt, to się nie dziwię, że trójkąt i gol. Bang! Cantona. Ale podanko od Cantona. Bang! To wtedy R1. Na przykład tutaj, teraz R1, bo chcę sobie wybrać, nie? I tyle. Dobra, mamy 15-1, że jak są te takie, że wiecie, takie dwie górki, nie? Ten znak jest. Czyli, że nierówna droga, czy coś takiego, nie? I pod spodem 60 km. Wyboje, 60 km, ty. A ja mam tak, co? Ale jak 60 km? Jak wyboje 60 km? Bez... A, zajebiście, dzięki ziomuś, że nie dałeś sobie strzelić samobuja. Fajni są ci ludzie. Mogliśmy mieć 16-1, no ale cóż. Koleś wolał zrobić coś takiego. Pericol, Real kontra Barca. 3-1 jakby się zakończyło dla mnie, to nie byłbym zły. Okej. Kogo to na ręce? Danjuma. No dobra. Nie mówcie mi, że koleś wyjdzie przez... Ja pierdolę! Co z tymi ludźmi jest w tą grze? Powinienem już mieć 17-1, nie? Za dobry skład mam? No to nie wiem, to ja będę skipował sobie teraz wszystko. Ja skipuję teraz. Skipuję, skip. Lecimy do meczu od razu. Nie chcę wiedzieć, jaki masz skład. Okej. Okay. Aj, kurwa, Ronaldo, Ronaldinho, ja pierdolę, nie? Dobra, kurwa. Jaki pressing, co tu chodzi, ty? Aha, Fede, ale ty weź... Ja jebę, o co chodzi w tym meczu? Gdzie może się... Gdzie piłka po strzale może się odbić? Są jakby jest kierunków 180 stopni i w jakim kierunku najczęściej po strzale się odbije? A najlepsze jest to, że jakby te dwa mecze, w którymkolwiek by pewnie zagrał, to pewnie bym wygrał, nie? Ale kolesie powychodzili, kurwa linia życia się zmieniła i kurwa teraz ciężary z Ronaldinho. Ja pierdolę. O mój Boże, no kurwa mać, no. Po prostu to jest tak zjebane, że nie daje ci winów, to jest tak spierdolone. Ktoś kurwa wie i ma taki mały mózg, kurwa, że to jest po prostu żart. No jak za remis może koleś wychodzi z meczu, niech ci da wygraną i elo, no przecież... Dlaczego oni na to nie wpadli jeszcze? No to nie rozumiem, nie? Nie no kurwa, pod presją lobuje! Ja pierdolę! Pod presją, kurwa, i chłop idealnie lobuje, no. Gdzie ma, kurwa, na sobie Varana. To jest pojebane.
Okej. No, bez sensu. No, koleś lepszy, niestety. Bardzo fajnie właśnie, że dwóch wcześniej wyszło i miałem ten mecz następny, po tych jak dwóch kolesi wyszło przy 0-0. Bardzo to jest fajny. Fajnie matchmaking zrobiony. Virgil van Dijk, czyś i wszystko. Zajebiście. 15 and 2. Nie ma innego kierunku, pod którym może mu spaść pod nogi piłka. Nie ma innego kierunku, nie? Ale kurwa, no spadnie i tak, i nic nie zrobisz z tym, no i co? Niech on właduje tutaj bramę i ja będę miał to w dupie, nie? Niech on strzeli lobem i okej, okay, powiem, dobra, zajebiście. A dlaczego przy każdej jebanej akcji musi się kurwa odbić? Ja czekam na mecz, w którym ja będę miał mniej expected goals i wygram ten mecz. Jakby, nie wiem, kiedy ostatni raz taki był. Naprawdę, nie wiem. Jezus Maria, jak ja to przegram, to się jeszcze bardziej spłaczę. Animacja gramka, że zajebiste też. Fajnie ogarnia FIFA, nie wiem czemu ma taki skład ten chłop. No dobrze gra. Dobrze gra ten chłop, lepiej od tego poprzedniego. A nie wiem czemu ma taki dziwny skład. Jakbym miał lepszy skład, to łatwiej bym szedł. Nie, no dobra brama. Dobra, co Vini ze mną porobi na skrzydle, to jest pytanie. Okej. Okay. Ja pierdolę, naprawdę przez skrzydła. 7 obrońców i to jest tak proste? Aj, jajku. O, dobra, miał więcej, dobra. Patrzcie, jak się dobrze poprosi EA, nie? To mówiłem w poprzednim meczu, czekam na mecz, kiedy będę miał mniej expected goals i mniej strzałów na bramkę i wygram. Proszę bardzo, następny mecz od razu taki dali. No i okej, okay, no i super, no i już git. Czy ja z trójkątem i golem przegrałem dzisiaj, czy wygrałem z nim? Uff. Nie, no kurwa. Jak coś, to ja nie mam pecha w tej grze, po prostu jestem słaby i nie. Oj, ciężary. No a w pierwszym metrze, no ale kurwa, tutaj mieliśmy dwie takie sytuacje, że ta bramka powinna być 100%, nawet w ogóle bez mrugnięcia, no ale niestety jakby nie... Co zrobię? Gol. Niestety, ten gorszy, spłakany weekend bardziej, ale no niestety. Raz wygrywam z kolesiem, a później nie trafiam sam na sam kantoną, trafia w słupek. Później mam piłkę sam na sam z bramką, jakby nie jestem w stanie się odbić. No i zajebiście, no. 11 strzałów, które można sobie schować w tak zwaną pizzę. Ta, odda w nagrodach. Ta, wiecie co będę miał? Gówno. Dobra, mamy nagrodę, niestety trzecia ranga w tym tygodniu. Teraz ktoś na czacie powie: a tak, bo tydzień temu mieli słabsze składy, a teraz mają mocniejsze, już Kamyk nic nie umiesz grać. Morda. No, ale za nagrody też potrafi sypać na szczęście, więc jakby to jest... No, nie no, jakby... Nie no, powiem wam, jestem super. Nagrody to chodzą, zawsze te nagrody są na innym poziomie. Wiadomo, że całkiem sypnie czasami, nie? Ale kurde, w ogóle lubię tą FIFA. To jest tak, że grasz dobrze, to ci oddaję nagrody. Nie, ja ogólnie fajna FIFA, polecam. Jestem zadowolony, w tym tygodniu w ogóle super grałem, więc też mi się należało, prawda? Także nie, to jest całkiem właśnie... O, i kamerka padła z zachwytu. No i cyk.
No, 600 tysięcy tylko. Najlepszy mój traf w tej FIFA zaraz po Mbappe? Wola? No jest 550. To nieźle. Całkiem nie oddaje, całkiem nie oddaje. Słabo, słabo sypie, słabo sypie. Aj, pięknie. A co w ukrytych? A, już nic nie dało, szkoda. Ile pikę? 200 tysięcy? Okej. Okay. Quick sell go. No i Zakaria, Zakaria jakieś grosze chyba już. A, Zakaria jest niesprzedawalny. A jeszcze paczki z informem! Jeszcze dwie pamięci. No to tak, jakiegoś. Kogo? Cancelo? Aj, może w drugiej. Pierwszej pikseli. Walencja, ten, okej. Okay. Teraz Cancelo i Tomori w jednej. I robicie backflipa. Aj, ale dwa. Z informów to powiem wam, taki dramat jest. Przynajmniej nie oddało aż tak. A, no 8-3-8, no, okej. Okay. No dobra, całkiem nieźle. Milion z nagród, powiem wam, to jest tak bardziej z tych lepszych openingów, nie? Słabo w ten weekend. Trzeba lepszy team przygotować na przyszły tydzień, dlatego jej wie, że słabo zagrałem, więc czas ulepszyć skład.